subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Przy mikrofonie Urszula Damczyk, audycja Gość Radia 7. Dzisiaj w studiu witam komendanta powiatowego Policji w Mławie, inspektora Artura Rfińskiego. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam radiosłuchacz. Panie komendancie, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać i podsumować ubiegły rok. Takie podsumowanie pan przedstawił na ostatniej sesji Rady Powiatu, Powiatu Mławskiego. I chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz w studiu o najważniejszych wydarzeniach i najważniejszych policyjnych statystykach Powiatu Mławskiego z ubiegłego, podkreślmy, 2018 roku. Przejrzałam te statystyki, które pan przygotował, które komenda przygotowała. Wypadki, 42 wypadki samochodowe, ta liczba zmalała raptem o jeden, więc to niedużo. I aż 10 osób, które w tych wypadkach zginęły. To dużo czy mało? Ja dziękuję pani redaktor, że pani powiedziała, że aż 10 osób. Tak, rzeczywiście. To jest aż 10 osób. 10 osób za dużo, które zginęły na naszych drogach. My robimy ze swojej strony bardzo wiele, począwszy od różnego rodzaju profilaktyki, akcji, które przeprowadzamy bardzo często, starając się wpłynąć na świadomość kierujących, na to, że prędkość zabija, na to, że trzeba być ostrożnym, na to, że jadąc samochodem odpowiadamy nie tylko za swoje życie i zdrowie, ale również za życie i zdrowie naszych najbliższych pasażerów oraz innych użytkowników drogi. Tak jak pani powiedziała, 42 wypadki, ale w tym miejscu należy również powiedzieć o kolizjach, które miały miejsce na naszym terenie i tych kolizji odnotowaliśmy ponad 867. Jest duży spadek, jeśli analizujemy trzy poprzednie lata, bo w 2016 mieliśmy 912 kolizji, a teraz spadło nam to do 867, ale nadal jest to bardzo duża liczba. Nadal średnio są to 2,5 kolizji dziennie, prawda? Tak, tak jak pani to przeliczyła i musimy mieć świadomość, że to jest ciężka praca policjantów, bo przy tych kolizjach musimy być, musimy rozliczać te kolizje i wtedy policjanci zamiast patrolować miejsca niebezpieczne, czy zwracać uwagę na łamiących przepisy ruchu drogowego, poświęcają swój czas na to, żeby rozliczyć te kolizje, żeby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych wypadków, może połączmy to z kolizjami. Mówił pan o tej nadmiernej prędkości jako jednej z przyczyn. Czy to jest główna i podstawowa przyczyna? Z naszych analiz wynika bezpośrednio, że takim głównym elementem wpływającym na to bezpieczeństwo, bo ponad 29%, to jest właśnie nadmierna prędkość. Następnym takim punktem, który badaliśmy, to jest też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i to jest też w skali procentowej 19% dużo, bardzo dużo. Jeżeli już mówimy o tego typu zachowaniach, to muszę państwu powiedzieć, że też badaliśmy, kto jest sprawcą tych kolizji, tych wypadków i w dużej mierze są to ludzie młodzi i ludzie, którzy posługują się szybkimi, dobrymi, osobowymi samochodami. No nie bez powodu mężczyźni młodzi, tak? Bodajże do 26 roku życia płacą większe ubezpieczenie, z czegoś to wynika, więc to chyba nie są tylko statystyki mławskie, ale też ma pani rację. Myślę, że ubezpieczyciel również jakby zauważył ten problem. Wypadki to jedno. Zauważyłam też w tych statystykach ubiegłorocznych bardzo duży wzrost liczby przestępstw narkotykowych. W 2016 roku było ich 53, dwa lata temu i w roku 2018 prawie 80. Bardzo dużo udało się zatrzymać czy zabezpieczyć środków odurzających, prawie 6 kg marihuany. Co się dzieje? Tego faktycznie jest więcej na rynku? Czy Policja Mławska prowadzi wytężone, natężone działania w tym kierunku? Z czego wynika ten wzrost? Pani redaktor, ja zawsze używam takiego sformułowania, że Mława jest takim miastem bardzo specyficznym, miastem pogranicza i to polega na prawdzie, gdyż my cały czas odnotowujemy coraz większą ilość przestępstw związanych z narkotykami. To nie jest przypadek, że zabezpieczamy coraz więcej tego nielegalnego środka i zdejmujemy go z rynku.
tak jak pani powiedziała, te ilości powalają, jeśli chodzi o nasze miasto i nasz powiat, ale to nie wszystko, bo oprócz marihuany zabezpieczamy również innego rodzaju środki. Jest to mefedron, są to inne substancje psychoaktywne, ale też w 2018 roku zlikwidowaliśmy kilka plantacji konopi, które, jak pani redaktor wie, również dostarczają tej niesławnej marihuany, tak, po wysuszeniu. Jest to środek, którym się młodzi ludzie i nie tylko odurzają. Zabezpieczyliśmy ponad 300 konopi, które po wysuszeniu dawałyby jedna konopia, przeliczamy, że to są 22 gramy marihuany. A dopalacze nadal są problemem? Od jakiegoś czasu po naszych działaniach połączonych z sanepidem nie odnotowaliśmy na naszym terenie jakiegoś zwiększenia czy eskalacji problemu. Myślę, że te akcje profilaktyczne i to, co staraliśmy się przekazać, zwłaszcza młodym ludziom, dotarło do nich i nie mamy od tego czasu na chwilę obecną problemów. Kojarzę ostatnie takie działania, to są chyba 2-3 lata temu, prawda? Te, tak, takie nielegalne sklepy, które były. Tak, takie zakrojone działania były ogólnopolskie wręcz i u nas również nasza policja i my połączone z sanepidem wykonaliśmy mnóstwo pracy, żeby zapobiec i oczywiście zlikwidować te nielegalne punkty. Narkotyki to jedno i prawie 1 000 000 sztuk papierosów bez akcyzy, również zatrzymanych na terenie powiatu mławskiego. Więcej palimy? Bardzo ciekawe pytanie, czy więcej? Myślę, że nie. Myślę, że nie więcej, chociaż minister zdrowia krzyczy, że to jest niezdrowe, ale jednak nałóg wśród ludzi jest ogromny. Tutaj ta walka z kontrabandą jest dla nas jakby również priorytetem i ta ilość, która została zabezpieczona, ja w pełni zdaję sobie sprawę, że to jest nie wszystko i chcielibyśmy zdjąć z rynku wszystkie nielegalne miejsca i punkty, gdzie można zaopatrzyć się w nielegalny alkohol i papierosy, a muszę państwu powiedzieć, że oprócz tej porażającej liczby zabezpieczonych papierosów należy zwrócić uwagę, co palimy, kupując te papierosy, bo po naszych badaniach okazuje się, że tak naprawdę te papierosy są bardzo słabej jakości i bardzo w znaczący sposób zatruwają organizm. Jeszcze bardziej niż te z banderolką, tak? Kupowane w sklepie. Nie chcę się wypowiadać, w jakim stopniu one zatruwają. Niemniej jednak mam wiedzę odnośnie badań, które przeprowadziliśmy, że te, które są kupowane w tych miejscach niedozwolonych, są bardzo słabej jakości. Panie komendancie, jeszcze jedna liczba bardzo mnie uderzyła, a mianowicie ta dotycząca czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie. W 2017 roku było to 3 takie czyny, w roku poprzednim 37. Tutaj, tak jak pani na początku naszej rozmowy powiedziała, ja przedstawiałem stan bezpieczeństwa i również w obecności radnych zatrzymałem się w tym miejscu, żeby wytłumaczyć, na czym polega ta subtelna różnica. To nie znaczy, proszę państwa, że nasi młodzi ludzie nagle zaczęli popełniać czyny karalne. Nie. Ja myślę, że to spowodowane było faktem, gdyż w naszym sądzie, który orzeka te czyny popełniane przez nieletnich, był drobny problem z absencją, jeśli chodzi o sędziego, który orzekał. I to było podyktowane tylko i wyłącznie brakiem orzeczeń, które wydaje sąd. I odłożyło się nam to na następny rok, stąd ta, powiedzmy sobie, cyfra, która poraża. Ale proszę zrozumieć, myślę, że nasze dzieci, nasi młodzi ludzie są naprawdę bardzo myślącymi, wspaniałymi ludźmi, którzy z całą odpowiedzialnością wiedzą, że nie można popełniać czynów karalnych. I sądzę, że to był incydent. Czyli nie ma problemu z przestępczością nieletnich na terenie naszego powiatu? Patrząc na te czyny karalne, o których rozmawiamy w skali roku, myślę, że to jest naprawdę nieduży problem. Niemniej jednak trzymam rękę na pulsie cały czas. Chciałabym też na chwilę zatrzymać się przy problemie przemocy, zwłaszcza przemocy domowej. Liczba zakładanych niebieskich kart utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie, na poziomie ponad 220 takich kart w całym powiecie. Jeżeli dobrze pamiętam, około 80 jest chyba w samej Mławie, 130 w gminach wiejskich. Przypomnijmy, taka niebieska karta jest zakładana w domu i w rodzinie, gdzie pojawia się
problem przemocy. 220 nowych kart, tak, bo nie mówimy o kartach z poprzednich lat, czyli tej przemocy jest coraz więcej, to o tym świadczy? Może tak nie do końca, pani redaktor, gdyż analizując nasze procedury, musicie państwo wiedzieć, że ta niebieska karta zakładana może być założona kilkakrotnie w danej rodzinie. To nie jest tak, że policjanci jadą i zakładają jedną niebieską kartę i zamykają jakby w tym momencie procedurę. Nie. Jeżeli istnieje przemoc w rodzinie i policjanci jeżdżą na interwencję, korzystają z narzędzia szacowania ryzyka, jeżeli po zastosowaniu tego narzędzia okazuje się, że ta przemoc nadal się utrzymuje, zakładana jest następna niebieska karta. Te niebieskie karty to jest taka informacja dla zespołu interdyscyplinarnego, który jest powołany, który funkcjonuje na terenie powiatu, żeby przewodniczący i członkowie wiedzieli, co się dzieje w danej rodzinie. Stąd te 226 niebieskich kart, ale myślę, że sukcesywnie to będzie się zmniejszać. Tak jak pani redaktor powiedziała, w mieście mamy 84 niebieskie karty założone, w tamtym roku ponad 90 parę, także jest spadek i myślę, że w tym kierunku będziemy szli. Miejmy nadzieję, bo mam wrażenie, że ten problem powinien się zmniejszać, prawda? A jednak cały czas istnieje i cały czas też dostajemy od państwa dość często komunikaty o jakichś zdarzeniach związanych z taką przemocą. Tamten rok był także poświęcony seniorom. Policja, Mławska Policja prowadziła program Bezpieczny Senior. Dlaczego jest problem z bezpieczeństwem seniorów? Ja myślę, że Mławska Policja działa na wielu frontach i problem bezpieczeństwa seniorów jest dla nas bardzo bliski, dlatego też poświęcamy tym osobom mnóstwo czasu. Chcę bardzo głośno powiedzieć, że nasi seniorzy są bardzo mądrymi ludźmi, którzy są uświadomieni. Mieliśmy problemy z oszustwami na tak zwanego wnuczka. Był to problem ogólnopolski i też dotykał naszych seniorów w Mławie. Po wielu akcjach, po profilaktyce, po wielu informacjach, które przekazywaliśmy za pośrednictwem mediów, za co serdecznie dziękuję również. Myślę, że ta świadomość na tyle wzrosła, że teraz mamy bardzo znikomą ilość zgłoszeń odnośnie dokonanych oszustw na tak zwanego wnuczka, czy też policjanta. To dobry sygnał, dobry znak, że nasi seniorzy są świadomi i wiedzą, jak się zachować, kiedy dostaną informację, że ktoś ich chce oszukać. Ale muszę państwu powiedzieć, że zaobserwowałem inny problem, który chciałbym tutaj króciutko opisać, a mianowicie oszustwa w internecie. I tutaj nie ma podziału, czy dotyczy to seniorów, czy osób młodych. Po prostu oszuści próbują naciągnąć ludzi na tak zwane promocje. Krótki przykład. Jest oferta, że kosztują oryginalne buty, załóżmy 150 zł. Osoba dzwoni, umawia się, czy 150 zł, czy to są nowe buty, tak, oczywiście, ale jeżeli pan pani kupi, to za dwie pary może pani zapłacić tylko 220 zł. No i ludzie często, gęsto, pod namową rozmówcy przesyłają pieniądze i później czekają dzień, dwa, trzy tydzień i butów nie ma, a miały być dwie pary. I okazuje się, że padli ofiarą oszustwa. Także chciałbym tutaj państwa uczulić, że nie można w ten sposób reagować, że coś jest tańsze, więc to jest okazja. Często, gęsto może być to oszustwo. Co robić w takim przypadku? Na policję zgłaszać od razu? Oczywiście jesteśmy po to, żeby pomagać każdemu, kto został poszkodowany, oszukany. Będziemy starać się ustalić sprawcę, ale jest to bardzo trudne, gdyż często, gęsto sprawcy posługują się różnemu rodzaju sposobami, mają IP ukryte, do których trudno nam mieć dostęp. Niemniej jednak staramy się ustalić sprawcę i pomóc osobom oszukanym. Myślę, że ten rodzaj przestępstw internetowych, będzie wzrastał liczba takich przestępstw, prawda? W tej sferze jesteśmy coraz bardziej, się jakby zagłębiamy w internet, coraz częściej jesteśmy online, więc myślę, że to jedno z drugim się niestety automatycznie łączy. Panie komendancie, czy powiat mławski jest bezpiecznym terenem do mieszkania i do życia? Ja myślę, że tak. Uważam, że
każdy, kto mieszka na terenie powiatu, powinien i czuje się bezpiecznie. Niemniej jednak cały czas staramy się poprawiać stan bezpieczeństwa. Jesteśmy po to, żeby pomagać, wspierać naszych mieszkańców. I ja, korzystając z okazji, chciałbym bardzo głośno zaapelować do Państwa, żeby dbać również o naszych najmłodszych. Zaczyna się sezon wiosenny, jest ciepło. Nasi młodzi podopieczni wyjeżdżają jednośladami na drogi. Często gęsto te ich pojazdy nie są przygotowane jeszcze do sezonu. Proszę uczulać ich, żeby dbali o swoje bezpieczeństwo, żeby jeździli w kaskach, żeby starali się jeździć zgodnie z przepisami. Pamiętajmy o światłach i odblaskach. Oczywiście, prawda? To jest podstawa. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był komendant powiatowy Policji Mławy, inspektor Artur Fiński. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.